Dzień dobry, moi kochani. Witam Was w kolejnej wesołej lekcji. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że witam Was bardzo serdecznie. Cały czas czekam na propozycję innego rozpoczynania naszych lekcji. Dzisiaj temat, zobaczcie, jest dużo nawiasów. Spójrzcie w ten mój wirtualny zeszyt. Temat dotyczący środowiska, dotyczący przyrody, bardzo ważnej kwestii: wody. Obieg wody w przyrodzie. Możecie też się spotkać z określeniem krążenie wody w przyrodzie, albo jeżeli chcecie wyjść na naprawdę fantastycznie nauczonych, to możecie też powiedzieć cykl hydrologiczny. Woda, prawda? Cykl hydrologiczny, czyli obieg wody w przyrodzie, krążenie wody w przyrodzie. To co? Zaczynamy. Chciałabym, żebyśmy wyszli od tego, że bez wody nie ma życia. Wiadomo, prawda? Nie chodzi tutaj o wakacje, kiedy nie można się na plaży opalać i później chłodzić w wodzie i pływać, i że na tym życie polega. Woda to najważniejsza substancja, jaka znajduje się na Ziemi. I potrzebują jej wszystkie organizmy, rośliny, zwierzęta i oczywiście my, ludzie. Większość z żywych organizmów to swoje życie rozpoczyna w wodzie, na ziemi, a potem mieszka w niej lub gdzieś tam w pobliżu tej wody, bo musi uzupełniać braki. Słuchajcie, woda jest takim najważniejszym składnikiem ciała wszystkich żyjących organizmów. Ludzie, rośliny, zwierzęta, przynajmniej w połowie, składają się po prostu z wody. Niektóre zwierzęta i rośliny to prawie w całości. Słuchajcie, taki ogórek albo meduza. I uwaga, meduza składa się aż w 95% z wody. Tak, to prawda. A ile wody jest w każdym z nas? Ile wody jest w człowieku? No tak, około 70%. To bardzo wiele, to więcej niż połowa, prawda? Także no, prawda jest taka. Woda to źródło życia. I teraz zobaczcie jeszcze, zanim zaczniemy o krążeniu wody, jak się zmienia ilość wody, którą w naszym ciele mamy, w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku. Jak się rodzimy, to aż 80% to woda. No najwięcej później mają dzieci i z wiekiem tej wody w człowieku jest coraz mniej. Zobaczcie, osoba starsza ma tylko 55% wody. A jak wygląda budowa naszych organów wewnętrznych? Krew 80% wody, mózg, słuchajcie, z 75% wody składa się, skóra aż z 80%. Jak będziecie chcieli, to później sobie zróbcie stop klatkę i przyjrzyjcie się, zróbcie sobie pauzę. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy koniecznie wypijali te 2 litry wody dziennie, czyli 8 szklanek. Ale nie tylko my. Potrzebujemy wody, żeby żyć, rośliny oczywiście, żeby w ogóle mogły rosnąć, rozwijać się, potrzebują wody. Jest niezbędna im do produkcji pokarmu i oczywiście do tego, żeby żyć, najkrócej mówiąc. No i zwierzęta, spójrz na tę wiewiórę, ona po prostu aż się rzuciła na wodę. Każde zwierzę potrzebuje do wody do picia i także do tego, żeby odpowiednio prawidłowo funkcjonować. No i niektóre zwierzęta to po prostu żyją w wodzie, tak? Więc tym bardziej bez niej absolutnie nie mogłyby istnieć. Prawie spadłam z biurka z wrażenia. Tutaj taka trochę ciekawostka, ponieważ wiemy, że do życia niezbędna jest woda. Naukowcy, którzy stale poszukują życia na innych planetach, wiemy o tym, i innych żywych organizmów w kosmosie, właśnie wypatrują w pierwszej kolejności śladów wody. Już została ona odkryta na Marsie i na Księżycu, ale takie warunki sprzyjające do tego, żeby rozwinęło się życie, na razie potwierdzone są tylko na naszej Ziemi. No dobra, to sobie pogadaliśmy. Wiemy już, że woda jest szalenie ważna. Dlaczego? Wiemy, w ilu procentach sami składamy się z wody. To teraz może przejdźmy do tematu naszej lekcji i dowiedzmy się, jak ta woda, słuchajcie, krąży w tej przyrodzie. No, krąży sobie. Spójrzcie, ten obieg wody, czyli cykl hydrologiczny, został pokazany za pomocą strzałek. Widzicie strzałki w górę, strzałki w bok i strzałki w dół. O czym one nam chcą powiedzieć? Zaraz
Zaraz będę wyjaśniać. Musicie wiedzieć, że gdziekolwiek właśnie woda opadnie, woda się znajdzie na naszej planecie, na Ziemi, przechodzi zawsze ten swój stały cykl. Ona paruje, następnie, tak w skrócie, tworzy chmury i z powrotem spada na Ziemię. Po co? Po to, żeby znowu wyparować i tak w kółko. Dlatego to jest cykl, czyli coś, co nie ma takiego początku i końca, tak? Toczy się jak koło. Większość deszczu, słuchajcie, spada do mórz i oceanów, ponieważ one zajmują dużą powierzchnię, łatwo tam trafić. Część wody z nieba spada na ląd, skąd spływa do rzek albo wsiąka w glebę, czyli w ziemię. I w końcu też trafia tymi podziemnymi swoimi dróżkami. Woda w postaci deszczu, gdziekolwiek spadnie, wprost do zbiorników wodnych czy na ląd, paruje, tworząc chmury. I tak dalej, tak? Chmury, potem zobaczycie, woda się będzie skraplała i opadała ponownie na ziemię. Najwięcej pary wodnej unosi się z oceanów. I słuchajcie, tu też jest taka ciekawa rzecz, bo choć wszystkie morza i oceany są słone, to jak one parują i później skraplają się w postaci opadu, czyli deszczu, to ten deszcz jest wodą słodką, nie słoną. A wiecie dlaczego? Dlatego, że sól nie potrafi parować, nie ma takiej właściwości i zostaje w oceanach lub morzach. Niewielka część wody, która opada z chmur, nie spływa do jezior właśnie, ani do oceanów, do jezior, tylko wsiąka coraz głębiej i głębiej w ziemię i tam się zbiera i wyobraźcie sobie, że może tam przez wiele milionów lat trwać. Jest jeszcze taka opcja dla opadów, które spadają na ziemię. Woda, która spada w postaci na przykład śniegu i opada na lodowce, pomaga utrzymać te lodowce, bo zamarza, tak jakby wspiera je, dokłada się jako lód później, jak już zamarznie, albo lekko się topiąc, przenika do rzek. I tutaj jest taka informacja, że właśnie w wysokich górach, w tych lodowcach, może zostać na długo uwięziona i minie wiele tysięcy lat, zanim taki lód stopnieje, a woda wyparuje i ponownie trafi do chmur. Ale zawsze tak się stanie. I to jest mój ulubiony schemat krążenia wody w przyrodzie. Czyli tak, popatrzcie. Piękne żółte słoneczko. Słońce ogrzewa nam ziemię, tak? Podnosi się temperatura. Woda, która znajduje się w rzekach, w oceanach, w jeziorach, w morzach albo na liściach drzew, pod wpływem tego ciepła zaczyna parować. Co to znaczy, że zaczyna parować? Z takiej wody, którą możemy sobie przelewać, zamienia się w parę wodną. Czyli i unosi się do góry. I tam na górze jest chłodniej. W wyniku tego chłodzenia, to się też nazywa kondensacja, to dla tych, którzy zbierają trudne wyrazy, skupia się właśnie w chmury. I w tych chmurach, jak już dużo tej pary wodnej się znajdzie, ona się robi ciężka, powietrze nie jest w stanie już utrzymać tej chmury z tą właśnie skondensowaną parą wodną, ochłodzoną już. I zaczyna się skraplanie, czyli ta para wodna ponownie przybiera kształt kropelek. Kropelek, albo zaraz się dowiemy, bo zamienia się i opada na ziemię. Ten proces to jest po prostu opadanie, i spotkaliście się, każdy z Was się spotkał z takim opadem, czyli na przykład deszczem, deszczem ze śniegiem, śniegiem albo gradem. I właśnie już jak się skropli, z chmur w postaci opadu z powrotem pojawia się na ziemi. I może oczywiście gromadzić się w jeziorach, rzekach, morzach, oceanach. Może wsiąkać i przenikać do wód gruntowych. A następnie znowu podda się ciepłym promieniom słońca, zacznie parować. Wysoko już jako chmura zostanie schłodzona, skropli się, znowu opad spadnie na ziemię i proces ten zacznie się od początku. Tutaj taki troszkę bardziej już skomplikowany wykres, ale też widzimy, tak, że opady,
przenikanie i gromadzenie się w zbiornikach wodnych, następnie znowu parowanie, schłodzenie i znowu opad. Tu jeszcze prostsze. Parowanie pod wpływem ciepła, kondensacja, czyli to schłodzenie i ściśnięcie się w tę chmurę. Słuchajcie, mleko skondensowane kiedyś ktoś widział w puszce? No to tutaj właśnie wyobraźcie sobie, że ta para wodna też jest tak kondensowana jakby w puszkę. Następnie, jak już jest to wszystko ciężkie, powietrze nie jest w stanie tego utrzymać, bach, skrapla się, opada na ziemię, gromadzi się. Opada na ziemię w postaci deszczu, śniegu, deszczu ze śniegiem albo gradu. Gromadzi się w jeziorach, to mój pies kość ugryza, słuchajcie hałasy, gromadzi się w jeziorach, morzach, oceanach, rzekach albo w wodach gruntowych, jeśli przeniknie przez glebę. I znowu, słoneczko świeci, woda paruje i mamy kolejne okrążenie tego obiegu wody. A teraz słuchajcie, ciekawostka dla Was, a właściwie dwie. Czy wiecie, że woda, którą pijecie, którą dzisiaj nawet piliście, to jest ta sama woda, którą ponad 200 milionów lat temu piły dinozaury? To właśnie dzięki temu obiegowi wody. I co więcej, za 20, 30 czy 50 lat będziecie pili tę samą wodę, czy już nawet wasze dzieci. Bo ilość wody, która jest na Ziemi, jest ograniczona. To zaraz będzie w podsumowaniu. Słuchajcie. Czyli dochodzimy już do najważniejszego momentu. Wszystkie żywe organizmy na Ziemi potrzebują czego? Potrzebują do życia wody. I uwaga, bardzo ważna rzecz. Ilość wody, która znajduje się na Ziemi, jest ograniczona. Jest jej tyle co 4 miliardy lat temu. Dlatego woda podlega nieustannemu obiegowi, czyli temu cyklowi hydrologicznemu, dzięki któremu powraca z powrotem na Ziemię. Gdziekolwiek woda opada, przechodzi zawsze swój cały cykl. Paruje, tworzy chmury, w największym skrócie, spada z powrotem na ziemię. Na ziemi woda zbiera się, czyli jest magazynowana w oceanach, jeziorach, rzekach, na liściach roślin, przenika też przez glebę do gruntów, do wód gruntownych, tych podziemnych, zasila lodowce, już Wam tłumaczyłam, także zamarza i jakby jeszcze przerasta więcej tego lodu, zasila również rzeki i znowu paruje, ponownie rozpoczynając ten cykl. To trochę tak jak na karuzeli, jeżeli byśmy mieli nieskończoną ilość przejazdów, tak? Spójrzmy jeszcze raz, tak już dla podsumowania. Ogrzewanie, woda paruje pod wpływem ciepła, pod wpływem promieni słonecznych i wyższej temperatury. Wysoko nad ziemią jest ochładzana, skrapla się w postaci opadu. Z powrotem wraca na ziemię i gromadzi się, wiecie, jeziora, rzeki, morza, oceany. I znowu jest podgrzewana, znowu para wodna, ochładzane i znowu opad i znowu zasila nam naszą ziemię i znowu możemy mieć deszczyk, czuć deszcz na twarzy, tak? Roślinki dostają wodę. Mogą się lepiej rozwijać i tak w kółko. Dlatego słuchajcie, wodę trzeba szanować. I pamiętajcie, że my, przynajmniej wy jeszcze, jeżeli jesteście młodymi, wesołymi uczniami, macie aż 70% wody w swoim organizmie. Z tego się składacie, więc pijcie koniecznie co najmniej 8 szklanek, no może wy też 6 szklanek wody dziennie. Dobra? No to dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia na kolejnej wesołej lekcji. Dobra.